Witam Was i Sen Repus, to jest kolejny odcinek z Herds of Iron 4, kontynuujemy naszą rozgrywkę jako Francja. I tak, mamy tutaj sobie kociołek wojsk niemieckich, który jest właśnie anihilowany. Wystawimy tutaj sobie jeszcze jedną armię, troszkę tak bardziej połączymy. I właśnie w końcu idzie ofensywa wielka na Niemcy. Po niszczeniu kociołka bym sprawdził po prostu, ile mamy, jakie Niemcy mają straty, bo bym to chętnie sobie zobaczył. Widzę, że ten ziomek osiągnął 30 dywizji możliwych, to świetnie. Przydzielimy mu troszkę dywizji, żeby troszkę zmniejszyć tutaj wielkość tego paska, chociaż jednego dowódcę. No i tą dwójkę na przykład, bo widzę, że ta linia Maginota jest wolna, ale linia Maginota stoi głównie, więc damy tutaj na tą linię, gdzie atakują. Ten pan może w końcu jakąś ofensywę dobrą przeprowadzi i może nawet on. Tylko nie. O Jezus Maria, dobry Jesus. Old Adult Surf. Nawet nie mogę Old Adult Surf. Róbmy te czołgi, przestań. Czołgi akurat są worth it tego. A jedną armię będę musiał skasować. Ty stoisz tymi nieprzeszkolonymi. Oh fuck, no dobra, kolego. No niestety. Manpower zapas jest potrzebny. A niestety Niemcy już nie są. Nie mam takiego silnego przeciwnika, żeby. Nie, muszę mieć 70 war supportu. Tak czy tak, muszę wydać teraz 75 punktów, żeby zrobić na przykład przeciwko Wielkiej Brytanii. Tutaj nie robiłem badań w ogóle. Marinsi organizacja, jak to wygląda? Więcej ropy by się przydało. Jak z tą gumą to wygląda? No słabo jeszcze, słabo. Kiedyś to było tyle gumy. Dobra, pójdźmy sobie te Basic Ambitious tanki. Jeszcze raz, nie wiem po co dokładnie. Paratrooperci na razie się nie przydadzą, a mi tylko spamią tutaj. Dobra, przeprowadźmy większą, wielką ofensywę tutaj na nich. Dwie dywizje bym posłał tutaj, żeby zwiększyć rozpiętość. Tutaj bym posłał dywizję, żeby zwiększyć rozpiętość. Tutaj jedną. Stąd. Stąd. Jednego tanka bym posłał tu. Jedną dywizję stąd bym posłał tutaj. I wtedy to powinno być jakoś ogarnięte, a przynajmniej chociaż te dwie prowincje liczę, że to zrobimy. I dwie z dwóch prowincji będziemy ich po prostu okrążać. Kolejne badania się zrobiły. Ambitiousy mamy do końca ogarnięte. Production Efficiency Growth, Efficiency Retention. Retention bierzemy. O nie, Wolfram ten teraz chcą. Ja pierdzielę, wracamy do starych. No dobra, nie będę już wracać do starych, ale kurde bele, no. Wiesz, nie, Wolfram to od Portugalii, to tylko na dwie fabryki będzie spoko praktycznie. Dobra, niszcie tutaj Niemców. 83, 80. Independent States of Croatia, ok. Udało się zdjąć, to tak. Nie, wy stoicie tu, ok. Wy stoicie tutaj. Wy i wy. A w takim razie wy. Chociaż górskie dywizje by się przydały. Dobra, w takim razie wy. Idziecie tutaj. Atakujemy stąd. Kurde, bo czy tu są jacyś generałowie na froncie, którzy nie mają linii ofensywnej? Na to wygląda. Jak ja mogłem na to pozwolić? No, wielka ofensywa na Niemcy idzie. A, właśnie miałem straty zobaczyć. Niemieckie. I ilość dywizji. No, mieli tam do 200 dywizji. Teraz mają tak ze 140, powiedzmy, 130.
4 miliony casualties ode mnie, a ja tylko milion na nich straciłem. Tak czy tak dużo, bo w sumie 4 miliony... Czekajcie, ile ja straciłem? 2 miliony. O, dla mnie to niestety tak czy tak dużo. Stocznie, stocznie. A, bo nic się nie reperuje. To jeszcze możemy zmniejszyć ilość stoczni poświęconych naprawianiu. I możemy skupić się na przykład... kolejnych early cruiser halach. I tak, wy tutaj. Poproszę tutaj się udać. Wy tu poproszę... tutaj się udać. Czekajcie, czy ja destroyerami konwój raiding robiłem? Najwyraźniej tak. Skasujmy. Wszystkie okręty bym podesłał właśnie. Dywizje nieprzydzielone. Wy się przeszkolicie. Była ta jedna armia. Wy. Was wywalę kompletnie od marszałka, bo nie jesteście, na razie się nie przydacie. Będziecie chronić Francję przed desantami Brytyjczyków. I tak, sorry ziomek, więc jesteś wspaniały, ale mogę tutaj przydzielić ich. I wy, wami miałem jakiś desant przygotować. Jak to z zaopatrzeniem stoimy? O, tu ładnie stoimy, więc mógłbym na przykład dać desant stąd. Na ten Szczecin na przykład w końcu. No i to byłaby możliwość. Tu mają jednak troszkę... nie, nie mają już okrętów. 20, 20. Tu mają więcej, więc jakbym stąd się tutaj zdesantował, a dam radę przepłynąć spokojnie. Więc byłaby możliwość rzeczywiście troszkę ich porobienia. Nic do naprawy nie potrzebujecie, to świetnie. 77 okrętów ze tych 150 chyba, które miałem, zostało nam. A tutaj, wami teraz was mogę troszkę ogarnąć. Wy tu będziecie ich bombardować już tak na zapas. A kurczę, Beren, wszędzie przeważają. Dobrze, wyślijmy ich w takim razie tu. Ja się zastanawiam tutaj, to nie ma chyba sensu, mam te 600 w sumie, teraz, tu, Czechosłowacja, jeszcze ich tutaj nie zniszczyli, jeszcze tam stoją, więc to tak na serio jest bardzo ważne, że tam stoją. Postaram się w Czechosłowacji zrobić przewagę powietrzną. Nie ma szans, nie ma szans. Oto Alpy. O, w Alpach daje radę. Niektóre prowincje idą. Wypadałoby... pana usuniemy od tego marszałka. Ten marszałek ma teraz do zajebania ludzi. Damy pana tak. Dajmy go kompletnie na lewo, to będę wiedział po prostu, kto atakuje. Ty nie atakujesz. A, bo, ty, bo tutaj jest zaopatrzenie zawalone, więc nie ma sensu. Dobrze, mądrze w sumie, mądrze. A w takim razie damy ciebie tutaj. Tego typka damy tu. Skasuję wszystkie linie. I 5 armii ustawię na Niemcy. W ten sposób. Chociaż Graz chętnie bym zajął. Bo Graz to jest stolica tej prowincji. Serio, Amerykanie? Amerykanie tak szybko zostali stamtąd wyrzuceni? A dopiero moje dywizje są w stanie opanować to. Tak, oni zostaną tutaj wysłani. Zrobię jeden wielki froncik ładnie. Za pomocą marszałka polnego, gdzie to w końcu ułożone i będę wiedział, kto gdzie jest.
Wy, panowie, udacie się do Dunkierki i będziecie uciekać do Anglii. Nie, tak na serio żartowałem. Kiedy 70 war support nam się zrobiło. Give refuges to German scientists. 5 research speedu, 5 research speedu. No może bym był jakimiś Niemcami, tymi w Stanami, to bym to zrobił. Ale tracę 25 tych, tak? Tak. No dobrze. Więcej manpowera filipińskiego będzie przybywać. Transporty. No kurczę, chciałem tu zrobić przewagę. Jakbym zrobił sobie przewagę, to mógłbym transportami im zaopatrzenie wysłać. A tak myślę, że transporty bardziej... Jeśli złapią zasięg, to tutaj by się przydało podesłać. Tu jest mały problem już z zaopatrzeniem. 20 dywizji ma się desantować do Szczecinu. Do Szczecina. Wielkie przedsięwzięcie. No chyba, że tu dam radę. Czy tu zaopatrzenie starcza? Starcza, więc na samoloty też starczy, bo samoloty też w ogóle biorą zaopatrzenie, co ciekawe. Więc nie można z jednej prowincji do tej samej prowincji podesłać na przykład zaopatrzenia. Tutaj dam, wyślę. Poproszę o zrobienie przewagi. Ej, co tak na kolorowo zaczęło się świecić? O cholera, tryb nocy mi się włączył. Czułem się już oświecony. Cyk, i wysyłamy zaopatrzenie. Też, żeby pomóc z zaopatrzeniem tutaj, mógłbym zrobić... Nie. Po raz chciałem zrobić. I w ogóle, jak te faktorie, jak to się buduje tutaj? Oczywiście w kraju to budujemy, nie budujemy gdzieś we Włoszech na przykład, bo jeszcze nie mamy gwarancji, że włoskie będzie nasze. I tak, te bazy morskie bym chciał, to jest pilna sprawa. Jak z tą gumą to wygląda? No, pojawia się. Pojawia. No to świetnie. A jeszcze troszkę gumy zyskamy. Za chwilkę do produkcji. No już prawie problem gumy zniknął, więc jest wyśmienicie. Fightery nam się robią, jakaś siła powietrzna się robi. No niestety z Niemcami nie mamy szans. Mamy 1600, Niemcy mają 7000. Brytyjczycy mają 10 tysięcy. Bo my nie robiliśmy tego od początku, bo mieliśmy jednak armię na głowie. Rumunii atakują. Tutaj że ręcznie mógłbym się spróbować wbić. Cyk. I powinniśmy dać radę. Duża rozpiętość bojowa. Widzę, że oni się dobrze bronią. Duży atak mają. Ale mamy full ropy. Na razie przestaniemy brać w ogóle od Amerykanów. Więcej fabryk do budowy nam się przyda. Dobra, te okręty przyjmy, są przygotowane. W ogóle bym sobie zrobił kurdebele raz i dwa. Widzę, że te taktykale mają bardzo mało, a zgaduję, że broni mam bardzo dużo. Dlatego damy sobie w ten sposób i może przyspieszymy nawet ich. Żeby te kariery jednak coś miały, bo ja to chyba mam jednego kariera. Drugi karier jest tutaj. Który bez samolotów jest bezużyteczny. Engage. Medium. Damy was tutaj. Do not engage. Te Włochy mnie tutaj bolą. Ten rząd pewnie Mussolini tutaj do Etiopii pojechał. O, to nie jest tak, że my was podbiliśmy i tutaj nie wiem, was nienawidzimy czy coś. Jolo. Homies.
Dobrze, zobaczmy teraz. 150 potrzebujemy. Co zwiększymy w końcu na Old Adur Self, bo nam War Support wskoczył. W sumie mogę tylu generałów nie robić, ale tu jest plus taki, że już teraz na pewno nie muszę robić generałów. Bo mam trzech w sumie zapasie, tak na serio. A to jakiś słaby w ogóle, burbaki. Burbaki desant próbuję robić. Są lepsi od ciebie, burbaki, sorry, a to jest bardzo ważna operacja. Na przykład Leclerc. Co tu jest? A nie mogłem, to jakiś pojedynek był, na który nie mogłem zobaczyć. Dobra, tutaj próbujemy dostarczać to zaopatrzenie. Qing China has capitulated. Qing Chang Chong. Co te Chiny? Co ten Soviet Union? Szczerze mówiąc, chciałbym, że Soviet Union wygrało z Polską. No, co pod Warszawą już, bitwa warszawska. Polacy chlepią ten Soviet Union, ale Soviet Union nie jest w moich planach. Wyjątkowo byłoby dobrze, jakby stanęli, jakby wygrali z Polakami i tak dalej. To byłoby dobrze. Ja bym się cieszył nawet. Byłoby hurra! Wielka feta w kraju. Spróbujmy tutaj zająć. Tutaj czemu tylko połową? Całym mógłbym rzucić. 80 i spada. Spada, czyli nie fajnie, że spada. Ja nie chciałbym raczej atakować, chyba że. O, Strava to jest jakaś prowincja już, no to więc w takim razie mógłbym spróbować poświęcić troszkę ludzi na tą ofensywę. Może udaną. Chociaż możliwe, że tak. Dobra, udało się. To teraz zbijamy właśnie wasze czeskie forty, kochani Czesi. A jeszcze troszkę, ten desant może zmienić wszystko, bo tu zajmiemy, okopiemy się i możliwe, że przeprowadzimy ofensywę na Berlin. A pomyślcie, że byliśmy tutaj już, tu. Tutaj szedł front. Tutaj szedł. I Niemcy ofensywę dali radę. Nawet tak powiedzmy, jakby to była wojna historyczna, to bym spróbował jednak spisować. Na tej zasadzie, że na przykład bym oddał Niemcom to, Niemcy oddaliby Holendrom wszystko, co mieli wcześniej. Tyle, że Czechosłowacja byłby pewnie problem. I może coś na temat Czechosłowacji, też Włochy byśmy się dogadali. Ale oczywiście na pewno na naszą korzyść, no bo Czechosłowację można tak trzymać, oczywiście. Spokojnie. Na przykład korytarz mógłbym zrobić tutaj, tak dogadać się, że jednak ten korytarz jakiś tutaj będzie do tych terenów. Te tereny, które oni tam mają, stają nasze, oni nie atak. Czemu oni tego nie... Jakby komputer myślał, to by to zaatakował. Dobra, spróbujmy w ogóle my zaatakować, coś z tego wyjdzie. Mamy 170 tysięcy ludzi w zapasie. I ofensywa może mieć sens. Ale zaraz to zobaczymy, jak idzie ta ofensywa. Fuel się, jeszcze więcej fuela przyda. Staniemy się bardzo niezależni. Okej, ja tam rozbudowałem te... O, i od razu w cholerę tego zaopatrzenia wskoczyło. Tak naval base'y trójeczki się zrobiły. I jeszcze oni mogą tutaj chyba zrzucać część zaopatrzenia. Więc też spoko. Czy to mamy jakąś szansę? Mamy. W takim razie jak zaopatrzenie na razie tutaj ogarniam. O, proszę przestać. I klepiemy alpejski region. Samolotami. I może tutaj coś przepchniemy. Czechosłowacja cały czas ma te 800. Jezu, 1000 samolotów nad sobą. Tutaj coś wygraliśmy, no, nope. A tu? Tutaj może coś, złapiemy jakieś ich okręty.
A w sumie, gdzie mamy teraz okręty? Tutaj, jest na Do Not Engage, więc... Popójmy sobie do killu. A w sumie, jak mamy już ogarnięte, to spróbujemy też tymi jednostkami przepłynąć tutaj. A nie, mieliśmy te 40, ale chyba dzięki samolotom właśnie. Więc musimy próbować. Szczególnie, że chcę, żeby jeszcze oni dopłynęli i byli już gotowi, stąd bardziej z bliska. Oni chyba mogą lecieć, co nie? Invasion support. Hyper priority medium. At medium risk. Lecicie tutaj. Pływać proszę. Szczecin pusty, jak miło. And here we go again. A, znaczy, again, w sumie nie byłem jeszcze w Szczecinie. Znaczy, ja jako ja byłem, ale to wojskami nie byłem. Tutaj poproszę, żebyście się udali. Szczecin jest po złej stronie Odry tutaj. Nie mogę się za rzeką bronić, więc... Pozostaje nam przeprowadzić atak na dalsze terytoria. Chociaż jedną dywizją bym się tutaj wrócił i próbował zająć te tereny, zaczynając od linii nabrzeżnej. Mamy wolne fabryki wojskowe, no to zainwestujemy sobie w taki tactical bomber jeszcze. Dalej budować te rafinerie. Tu podzielimy w ten sposób, tu podzielimy na po 3. Oni w tym kustronie się pojawili. Daj to, że ja ich przepnę, szczególnie to jest przez rzekę. Więc moi się na tym znają. Stop. Atakuj tych tutaj. Nie, bo tracimy, przegramy to. Teraz oni nas stopują. Kurczę, Bele, no bardzo mi zależy do tej Polski tutaj dotrzeć, do granicy. Szybko tutaj lecieć, wasza wygórskie dywizje. Zaopatrzenie, tak średnio bym powiedział, ale to też zaopatrzenie nie jest potrzebne. Tutaj podeślij, może będzie lepszy zasięg. Dobra, tutaj spróbujemy. Nawet tutaj musicie spróbować. Your fight is not over yet, Amerindian. Halo, Amerindian. Fucking, kolejni się pojawili tutaj. Jak oni przeszli? Jak to ja ich klepię cały czas, czy klepię, no. Atakuję. Cyk. Leć do końca i tam. No im wcześniej stwórzcie tą... Tutaj zaraz mi wejdą. Brawo, cudowne wojsko. Tutaj mogę spróbować ofensywę przeprowadzić. Tu mam szansę teraz. Pewnie mają jakieś małe pierdółkowate dywizje tutaj. Zobaczmy, chociaż ten Rostock zajmę. Więc tutaj jestem. Tutaj jeszcze się wbijamy. Tutaj mają troszkę za dużo dywizji.
zaatakuj i przerwij tam ich marsz. Cholera, ci skąd się pojawili? No przynajmniej im wybrzeże zająłem. Patrol lecimy. Będziemy napierdzielać ich okręty. Nie atakujcie tutaj. Chociaż atakujcie cały czas. Ja widzę postępy, że na Śląsk wróciliśmy. To jest nie najgorzej. Tylko zaopatrzenie mi teraz leci w dół jak cholera, ale go mam akurat w zapasie, bo się ładnie robiło. Przejdźmy sobie dalej. Tu nie mam jak pomóc, a jak zostanie też jedna linia tutaj, tak jak wcześniej było we Włoszech, to dobrze rokuje w takim razie. Później mogę na przykład desantować dywizję, zabrać przynajmniej część, desantować się tu. Tutaj też coś zrobić. Tutaj. W Leeuwarden. Tam żaden mi się ten ziomek z Wiedźmina kojarzyć. Leeuwarden. No tu spróbujcie skoncentrowanie ich zepchnąć chociaż. O, nie. Miałem jeden cel. Tutaj pancerniaki akurat by się przydały, ale miałem jeden cel, żeby po prostu zająć ich tutaj i odciąć przy Polsce. Moja granica z Polską. A jebie. A dobra. Co za ziomek jest tutaj? Wy jesteście, co nie? Tak, ty. A ty atakujesz. Ty tutaj kryjesz Holandię. Ty jesteś tutaj. Ja nie mam chyba żadnego typa, który miałby boosta do Ambitious. O, ofensywa idzie. Fuck, źle idzie. Bardzo źle idzie. W niektórych miejscach mnie przepychają. O, niedobrze, po jednej dywizji mam morskiej. I chyba więcej nie zrobię, bo skasowałem wtedy armię i mam teraz mniej ludzi tak na serio w armii niż wcześniej miałem. Overrun, świetnie. Wybrał sobie idealną prowincję do cofania się. Tutaj mnie odcięli, cholera. Do Lubeki zostałem wycofany. Ale ja sądzę, że powinienem dać radę ich uratować, szczególnie jak oni mnie tam atakują. O Jezus Maria, jak oni, jak Niemcy mnie ścisnęli teraz. Dobry Jezu. Co oni mi zrobili? Jak oni mnie cofają w tym momencie. No przynajmniej od strony Włoch w Austrię wbijam. Dwoma ich tutaj zaciekawicie. Na razie jeszcze nikt stąd nie idzie. A dwoma spróbujemy się tutaj dostać. Odbiłem Pragę, no też taki bonus, plus. Czy Holandii? Kolego Holendrze. Coś, jakoś. A nawet, całkiem. Najważniejsze, by Szczecina nie stracić. Tu mamy połączenie, co nie? No. A wy płyńcie tu. Tutaj się udajcie szybko.
spieprzamy stąd. Wyprowadzimy desant na Królewiec, który postaramy się zająć, no bo wtedy to już raczej Niemcy tam się nie wbiją jakoś magicznie i nie odbiją. A ofensywę tutaj zatrzymam, ale nie wszędzie, no bo nawet idzie. Mam na myśli, że Utrecht odbijemy raczej. No i tutaj możemy się przebić jeszcze dalej. Przez rzekę. Badania. Guma nam się skończyła do końca. Pójdziemy w to, bo nam się troszkę już miejsce na fabryki kończą w kraju. Dobra, teraz przy tych ofensywach to przyda się zwiększyć produkcję broni. Tam spadło 10 tysięcy zaopatrzenie na razie. O stratach w ludziach nie wspomnę. Chociaż... Nie pamiętam jak było tam, bo chyba jeden do ileś i tak dalej. Tak teraz trudno zobaczyć. Atakują, no ja się będę cofać niestety. Taki smutek, przy okazji właśnie sprawa zaopatrzenia. A ja do Szczecina wrócę, I'll be back. Organizacja Marinesów. O czekaj, bardziej od organizacji Marinesów, teraz tak sobie przypomniałem. Zależy mi na prędkości desantu. Tak, poproszę. To mi się przypomniało jak operacja Black Market w sumie. To była chyba ostatnia udana operacja niemiecka. W wojnie w ogóle. W 1944 roku przeciwko aliantom. Stój tam, nie idź tam! Ty zasrany Deklu, no kto tam wszedł? Dopóki Szczecin stoi, jest dobrze, tak na serio. Gdyby mi się udało tutaj, na Odrze chociaż, stanąć na tej rzece i jeszcze na Szczecinie, może troszkę jeszcze za Szczecin, byłoby dobrze, no ale oni mnie wyprzedzili. Wygrali wyścig. Utrecht udało się odbić. Więc Holandia jest już dalsza od kapitulacji. Jak ci Amerykanie radzą sobie w Ameryce Środkowej? O Jezu, oni nie byli bliżej Mexico City? Chociaż Panama i od południa ich cisnął. 4000 ludzi Meksykowi zostało w zapasie. Już na wyczerpanie dadzą radę. Dobra, tutaj bym przestał w ogóle atakować, bo widzę, że wszędzie są porażki. Tutaj Holandia, oni atakują. Dobra, w trzech prowincjach powinien się wybronić, no chyba, że mi organizację zbiją całkowicie. Zobaczę, czy ktoś coś do upgrade'u ma w międzyczasie. Za chwilę skończymy sobie odcinek, jeszcze tak chwilkę damy. 2-3 minuty, bo w sumie tak czy tak zaraz dzwony zaczną napierdalać, więc będzie akurat dobry moment. Unyielding Defender, True Planner, Fast Planner, Charismatic niech będzie. Ty masz Division Recovery Rate? Tak, no to mi chodziło akurat, dobrze. Lebów. I gdzie jesteś? Ty kryjesz kraju, co nie? Nie ma żadnych Brytyjczyków. Tactical Bombery bardzo słabo tutaj w ogóle dyszą, jeżeli chodzi o ich ilość. Your fight is not over yet. Odpłyń stąd, bo możliwe, że zaopatrzenie troszkę mi to zżera tutaj. No i po co ci Grecy tutaj są potrzebni? 9 dywizji greckich. ...66 dni. Dobra, wiecie co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Hearts of Iron 4. Ja puszczę chyba rozgrywkę do tego, żeby oni mogli się desantować w Królewcu i wtedy zobaczymy, chociaż nie wiem, czy ten Królewiec pokaże. Jeżeli coś ciekawego się wydarzy, to po prostu to pokażę, bo możliwe też, że po prostu...
zajęcie królestwa nie będzie niczym ciekawym i jedyne co będzie to będę tak desantować się z powrotem na przykład tutaj, albo gdzieś tu, o to wtedy może coś pokażę. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa!